To niewiarygodne, ale były takie czasy, w których perfumy francuskie robiono we Francji, jeansy amerykańskie w Ameryce, a muszki angielskie robiono po prostu w Anglii. I kiedy się pierwszy raz znalazłem w Londynie, magiczna podróż, kiedy indziej opowiem, ze wzruszeniem kupiłem muszkę Made in England, All Silk, czyli chyba z jedwabiu. I to muszka, która jest powojenna, więc na dodatek przypomina mi, że Polacy i Anglicy obronili w 1940 roku Wielką Brytanię przed Hitlerem. Siąść, płakać i licytować.